Dzień dobry, Rzesiszołem! Witam was wszystkich! Ja jestem ten drugi Zenek. Witamy w telewizorni, ciągle jesteśmy, cały czas jesteśmy w progresji. Koncert Rock 8 Roll. Wspaniali wykonawcy, dużo się dzieje na scenie. I dzisiaj mamy okazję rozmawiać naprawdę z gośćmi najlepszymi w tym kraju, jeśli chodzi o rockowe dźwięki. Z nami jest Zenek Opatrasa. Cześć Zenek. Witam cię bardzo serdecznie. Słuchaj, od razu mów, dlaczego widzimy cię w takim przebraniu, w takim wdzianku. Opowiadaj. Wiesz co, akurat kupiłem ten strój niedawno, bo potrzebuję do klipu Miś dwóch strojów misia. I mam jeden, do tego jest jeszcze taka wielka głowa, którą już byłoby mi trudno zaśpiewać dzisiaj na koncercie, to już będzie w klipie. Mhm. No i właśnie zostałem zaproszony przez zespół The Crouch, żeby wykonać dwa covery, jeden swój kawałek, i stwierdziłem, że skoro to jest taka fajna inicjatywa dla dzieciaków, skoro będę śpiewał fasolki i dzieci, i słoneczko, to kurczę, to nawet pasuje, żeby wyjść w takim stroju. I okazało się, że właśnie fajnie, bo dostałem od takiej dziewczynki z takiego balona właśnie z serduszkiem i podeszła do mnie: ale jesteś fajny, misiu. I od razu zaczęła się tulić, jakieś dzieciaki poprzybijały piątki, ale też ludzie starsi byli również ukontentowani z tego, co widziałem. Mieli banany na twarzy, a to zawsze jest dla mnie znak, że jest fajnie, bo jak energia pozytywna wraca i ludzie się cieszą, bawią się, no to właśnie o to chodzi. Zobacz, dziecięce klimaty, ty śpiewasz fasolki, Majka Jeżowska też swoje piosenki zaśpiewała. Powiedz mi, jak to jest z tymi dziecięcymi utworami? Ty też się wychowałeś pewnie na Majce, na fasolkach. Jak to jest? Dlaczego to wraca teraz? Zobacz, aranżacje te rockowe nawet sprawdzają się przy tych piosenkach. Jak to jest? W czym tkwi fenomen tych nagrań? Wiesz co, ja w zasadzie nie wiem, w czym tkwi fenomen, ale pamiętam taką sytuację, kiedy na koncercie pierwszy raz, spontanicznie, bez umawiania się z zespołem, zacząłem śpiewać właśnie Myj zęby. I było to związane z tym, że po prostu coś na scenie zaczęło się dziać, czyli jakiś fuck up, gitara przestaje działać, jest jakiś problem techniczny i wtedy nie wiadomo, co robić, tak? No bo stoimy z koncertem, no to żeby nie stać i nie patrzeć się, jak gitarzysta zmienia strunę albo mocuje się ze swoim sprzętem, no to ja od razu wymyśliłem, że kurczę, może zaśpiewam coś takiego. No i to było niesamowite. To był jakiś rok, ja wiem, 2007, 2006, że ludzie od razu z bananami na twarzy, wiesz, śpiewali to, od razu było widać, że to chwyta, nie? I to było kultywowane przeze mnie jeszcze, bo nieraz się coś tam zdarzyło na koncercie, że był jakiś problem techniczny, że doszły jeszcze tego właśnie fantazja. I zawsze to, tak jak dzisiaj. Dzisiaj tak, było tak. Dokładnie ten sam moment, że mieliśmy wykonywać utwór Słoneczko, a Jasiek jeszcze się nie przestroił, nie wziął gitary, bo to akurat jest utwór bardzo nisko zestrojony, w drop A. I ja patrzyłem, że kurczę, on potrzebuje czasu, no to co, no to ogórek i fantazja, i żeśmy pośpiewali. No i jakoś ten czas, prawda, został zapełniony, a nie, że w ciszy czekamy, co się wydarzy dalej. I no zawsze lubiłem to śpiewać. Szczotka po znaku, będzie ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda. Myję zęby, powiem dobrze o tym, kto ich nie myje, ten ma kłopoty. I jak Majka Jeżowska pojawiła się na Poland Rock Festival, ja akurat wtedy nie mogłem jechać na ten festiwal, ale od razu przeczuwałem, że to będzie totalny sztos, bo ja wiedziałem, że ta publika, która jest na Woodstocku, to oni to uwielbiają, kochają, bo sprawdzałem to na swoich koncertach. I jak wystąpiła i zobaczyłem, co się dzieje pod sceną, pamiętam, że z dzieciakami to oglądaliśmy i to było takie fajne przeżycie, bo ona w ogóle zaczęła mówić tam o spełnianiu marzeń i pamiętam, że wtedy mój syn w ogóle pierwszy raz powiedział marzenie, takie słowo. Co to jest? Marzenie. I zaczął to powtarzać. Ja mówię, kurczę, super.
Ostatnio też przeklął po raz pierwszy. Tak, też mam taką. No tak, no po tatusiu, no tak jest. Ale wyobraźcie sobie, bo ja używam wulgaryzmu w tekstach, ale to nie przez moje piosenki. Nie z twojej piosenki, nie. Nie, nie, kurczę, jak zwykle przedszkole, kurczę, i koledzy... Coś wiem o tym, mam córkę w 7-letnią, która skończyła w przedszkolu. Powiem ci, że jak poszedł do przedszkola, to wraca, jakby go ktoś już zupełnie inny wychowywał. Tak, nowe słownictwo się pojawia, nie? Pojawia się nowe słownictwo, nowe reakcje, nowe zachowania. Tak. I pamiętam, kiedy właśnie, co jest najpiękniejsze, zobaczył, ja mu pokazałem taki piękny krajobraz, taki naprawdę kapitalny. I wtedy on zobaczył na krajobraz tak, o kurwa, ja mówię, jak pięknie. Wiesz, aż mi prawie łzy poleciały, że to też jest taki piękny moment w życiu człowieka, ojca, że mój syn, widząc właśnie coś tak pięknego, pozwolił sobie na skomentowanie, o kurwa. Ekstra. Parę lat temu byłem na torwarze, kiedy graliście przed kochankiem. Wtedy dokonałeś rzeczy niebywałej, skoczyłeś w publiczność, popłynęłeś. Chyba dzisiaj byś się nie odważył w tym stroju skoczyć, co? Nie, w tym stroju bym się nie odważył, dlatego że on jest tak ciasny, iż na pewno by mi się rozdarł, a potrzebuję go, więc nie odważyłbym się. Zresztą... Od momentu, kiedy spontanicznie jakby, znaczy spontanicznie, ja zawsze przygotowuję ludzi na to, że skoczę, nie robię tego zaskoczenia, bo no, znając swoją wagę, dbam o to, żeby na przykład kogoś nie zgnieść, żeby ktoś nie został zaskoczony. I ja mówię wtedy, żeby wszystkie filigranowe dziewczynki tam na bok, a chłopcy z budowlanki do przodu nie łapali, nie? I zawsze to jest zapowiedziane, no ale w tym stroju bym nie skoczył. Kiedyś była taka akcja na Pośpie, kiedy graliśmy dwa koncerty i skoczyłem w publikę i akurat miałem takie spodnie, które przedarłem na tyłku, poszedłem na falę. Po prostu majty na wierzchu, a tu wiesz, relacja w internecie. Ja mówię, nie. Najgorsze w tym wszystkim było to, że nie miałem zapasowych spodni, a musieliśmy zagrać drugi Wośp zaraz. I niestety, ale nikt nie mógł mi pożyczyć swoich spodni, bo nikt nie miał takich, żeby się nie zmieścił. Więc to są problematyczne sprawy. Tak, bardzo, bardzo. Często się pojawia w internecie Zenek Excabanos, ale ty nie doszłeś z Cabanos. Cabanos istnieje, nie? Czy nie? Jak czy Cabanos jest... Nie, tak naprawdę wiesz, on ze stanu zawieszenia przeszedł do stanu legendy, która jakby jest kompletnym gdzieś tam takiej nicości, bo nic się nie dzieje. Graliśmy, ale to był w skład z początków Cabanosa i graliśmy na Zacieraliach taki specjalny koncert, gdzie podsumowaliśmy 10 pierwszych lat, od 97 do 2007 roku, ale to wiesz, to była zajawka, to był taki spontan na zasadzie, że byłem u Makaka, gadaliśmy o tym, że niedługo mija 20 lat od pierwszego koncertu. Makak akurat jest osobą, która jest związana z Cabanosem od samego początku, bo to on tak naprawdę sprawił, że ja zacząłem szukać w ogóle muzyków do zespołu, bo po pojawieniu się w radiostacji w jego audycji nagle okazało się, że ktoś chce robić koncerty. Ja mówię, fajnie, ale my nie gramy. To jest wszystko robione z kaset, z podkładów. No i stwierdziliśmy, kurczę, dobra, wiesz co, ja może zadzwonię do chłopaków, zobaczymy, może wystąpimy w Makakofonii z tym starym składzie. No i odezwałem się do chłopaków, jak spotkaliśmy się na pierwszej próbie, to przez pierwsze godziny to w ogóle, co u ciebie, jak tam, jak ci życie się poukładało, wiesz, no nie, dawno się nie widzieliśmy, nie, w takim składzie. Przygotowaliśmy w końcu ten koncert i zagraliśmy w ogóle o drugiej w nocy na Zacieraliach. Ja myślałem, że to już były takie obsuwy, że już nic nie zostanie, ale byli ludzie, kurczę, i było świetnie, naprawdę, był kapitalny koncert, ale to były takie, wiesz, to są takie strzały spontaniczne, raczej Excabanos, to ja tam po prostu w nawias Cabanos, jeżeli mam o sobie coś tam, nie może, nie ex, tylko że to gdyby Cabanos funkcjonował dalej beze mnie, to wtedy myślę Excabanos byłoby bardziej trafne.
trzymam lesie biało-różowy, bo z wielkim wrogiem co by nas pozbawi. Ani to konik, ni nasz obrazec, to polskie cudo zowie się Niepodawie! To na koniec tylko zapytam. Na scenie nawet powiedziałeś, że jesteś Zenkiem, ale tym Zenkiem nie tamtym. Często się musisz tłumaczyć z tego, jak jest Zenek, że to nie jest nie tamten, tamten? Tylko? Kiedyś zrobiłem taką trasę koncertową, gdzie plakat był różowy i było napisane Zenek, a zamiast jednego E była gwiazdka. I teraz wyobraź sobie historie, które się działy podczas tej trasy. Z Leśniczówki opowiadał mi barman. Zaczyna się grać, wychodzę przed bar, na fajka poszedłem sobie i słyszę jakąś rozmowę pary, nie? No i w końcu dziewczyna mnie zaczepia. Przepraszam, kiedy Zenek zacznie grać? A on mówi, no przecież gra. To jest ten Zenek? I ona do swojego chłopa, jak ty czytałeś ten plakat? Idziemy stąd! I przez łeb go. Były takie koncerty, gdzie pamiętam, pytam się publiczności, przepraszam, a czy ktoś przyszedł tutaj na Zenka Martyniuka? I w tym momencie, bo była scena taka, że widziałem bar, był taki koleś łysy, który cały koncert był przy barze i odwrócony, wiesz, podniósł łapę i pił dalej. No niestety, wiesz, to tak jakby nagle wyskoczył ktoś, kto by nazywał, firmował się jako Kazik. No tak. Jakby Zenek w świadomości ludzi jest tak już wielką marką, że ja zdaję sobie sprawę, że zawsze nawet ludzie, którzy przychodzą na koncerty, którzy mnie znają, mówią, że jak mówią innym ludziom, że idą na Zenka, no to wszyscy reagują właśnie, o, nie wiedziałem, że lubisz taką muzykę. Albo słuchaj Zenek, powiedziałam mamie, że idę na Zenka, to powiedziała, oj, też bym się przeszła. Wiesz, no, na początku w ogóle, jak rozpocząłem jak nagrywać solowo, to miałem tylko Zenek. Cały blask, a ja serce miłości spragnione. To był problem. To był problem, bo wtedy w ogóle okazało się, że Zenków jest nawet w Niemczech trochę. Jest raper Zenek, który wydaje płyty, epki, wtedy wydawał z taką częstotliwością jak ja co chwila. Ja mówię, kurde, po prostu muszę się jakoś oddzielić, więc użyłem tej ksywy z Kabanosa Zenek Kupatasa, bo nie ma drugiego Kupatasa, bo nie znajdziesz. Znalazłem jakąś na TikToku dziewczynę, która jest Kupatana. Mówię, okazało się, że w języku Innuitów znaczy to harmonia, więc widzisz, no. I też jest to już gdzieś tam, wiem, że to jest taka, no trochę walka, nie, że o swoją jakby tożsamość. Nawet w środowisku rockowców i metalowców, nie Zenek, no to jest od razu na pierwszy rzut rzuca się Martyniuk, ale nie, bo ja miło jest jak do Białego Stoku jadę i wszędzie widzę Zenek to król i w ogóle. Zenek Król. Fajnie. Tak jest. Dobrze, nie męczymy cię dalej. Słuchajcie, Zenka Kupatasy, tego jedynego Zenka, jaki jest rokowy. Dobra, zdejmij to odzienie, bo się zaraz grzejesz. Bardzo, bardzo spocony. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się i wesoły świąt. Do zobaczenia na koncertach. Dobra, super. Nie no, czuję się jak gwiazda. Wyśmienicie i tam z tyłu nas słuchają. I tu są na trybunach jeszcze ludzie. Wyśmienicie. Pulpę trup, zdjęcie tego. Zobacz, co tu się dzieje. Będziemy to mieć na pamiątkę. Słuchajcie, to wygląda kosmicznie.